Wywózki Polaków na Syberię to nie tylko 40 rok i 41. Wtedy były pierwsze cztery wielkie deportacje w lutym, w kwietniu i w czerwcu 40 roku, a następnie w czerwcu 41 roku. Wtedy wyjechały setki tysięcy, zostało wywiezionych setki tysiące Polaków. Ale deportacje też, przymusowe zesłania miały miejsce właśnie od 44 roku, 45, kiedy Sowieci wywozili żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy, którzy pomagali Sowietom pokonywać Niemców, a Sowieci ich podstępnie później aresztowali i wywozili na wschód. W tej z kolei opowieści żołnierz Armii Krajowej wywieziony, 10 lat był na Syberii, ale udało mu się wrócić. Ale wielu, wielu jego kolegów tam zostało. Kiedy opuścić przyszło las, bo rozkaz był z centrali, Sowieci rozbroili nas i zaaresztowali. W więzieniu smród powietrza brak, spleśniały chleb na co dzień, a potem transport, no i tak, znalazłem się na wschodzie. A potem transport, no i tak, znalazłem się na wschodzie. Nie wiem, czemu istnieje zło, nie jestem filozofem. Ja w lodowate piekła dno tłukłem co sił kilofem. Cud, że przeżyłem 10 lat na Syberii dalekiej. Żołnierzaka w kraju rad przestawał być człowiekiem. Żołnierzaka w kraju rad przestawał być człowiekiem. Tęskniłem do lubelskich pól, w łagrze na końcu świata. Po latach czas złagodził ból, kolegów twarze zatarł. I teraz w nocy problem mam, nie mogąc się doliczyć. Ilu z nas Niemcy zabili, a ilu bolszewicy? Ilu z nas Niemcy zabili, a ilu bolszewicy? Niszczony i wyklęty przez potomków targowiczan, zdałem pokoleniowy test z niepokornego życia. Na wózku swych dobiegam dni, weteran i inwalida. Ale na sercu ciepło mi, żem się ojczyźnie przydał. Na wózku swych dobiegam dni, weteran i inwalida. Ale na sercu ciepło mi, żem się ojczyźnie przydał. Tragicznym doświadczeniem żołnierzy niepodległościowego podziemia w ostatnich latach było to, że kiedy bywali na uroczystościach państwowych, spotykali czasami ludzi, którzy byli ich oprawcami. W tej opowieści, również autentycznej, żołnierz podziemia niepodległościowego w latach 90. widzi oficera śledczego, który się nad nim znęcał i postanawia z nim porozmawiać. Tytuł jest nieprzypadkowy, Rozmowa z katem, nawiązuje do słynnej książki Kazimierza Moczarskiego. Ten żołnierz Armii Krajowej siedział z katem warszawskiego getta, Sztropem. W tej rozmowie jest rozmowa żołnierza Armii Krajowej z oficerem UB. Od wolności zabranej nie ma gorszej rzeczy. Istnieją takie rany, których czas nie wyleczy. Zobaczyłem go pod koniec 90. lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł. Po specyficznej szramie łatwo poznałem go. On chłodno patrzył na mnie, wytężał starczy wzrok. To ja, więzień Małek z celi 23, tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi.
a on udał zdziwienie i rzekł po krótkiej chwili: to nieporozumienie, pan chyba mnie z kimś myli. Pomyłki co do osoby tutaj nie mogło być. Zresztą ze śledczych kto by tak jak on umiał bić. Zapamiętałem przecież tego, co sadzał mnie na odwróconym taborecie i tłukł całe dnie. To on mi palce miażdżył w zatrzaskiwanych drzwiach. To on za ciosem każdym udowadniał, co to strach. Lecz najgorszy był ten duży, ciężki stalowy pręt, który mu zawsze służył do odbijania pięt. Ale od drugiej strony proszę problem rozważyć. Ja miałem przełożonych, ja wykonywałem rozkazy. Rozumie pan, że prawa stworzyły podział ról. Jeden miał zadawać, a drugi znosić ból. A przymus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt ścierania przeciwstawnych sił. Tak ubek wizję swoją przedstawiał, wierząc w sens sowieckiego ustroju sprawcy nieludzkich klęsk. I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu, że jako strażnik systemu świadomie służył złu. On kaszlał, kręcił głową, cytował Marksa, a zatem uznałem za bezcelową dalszą rozmowę z katem. Zostaliśmy po rozmowie na wrogich dwóch biegunach. Ja niepodległościowiec, on zapiekła komuna. Dziewczyny niezłomne, duch okupacji. Kobiety też oddały wielkie zasługi w walce o niepodległość. Stawały dzielnie do walki, były sanitariuszkami, były łączniczkami, a czasami wręcz walczyły wprost z bronią w ręku. A kiedy były łapane przez Niemców czy przez Sowietów, czy przez naszych rodzimych zbrodniarzy komunistycznych, były katowane i mordowane z nie mniejszym okrucieństwem niż katowano mężczyzn. Dziewczyny niezłomne dwóch okupacji. Marty, Bogusie, Ireny, Hanki, młode łączniczki, sanitariuszki, groziły im niemieckie łapanki, objęły je sowieckie wywózki. Miały niełatwy czas dojrzewania, czas ekstremalny życia nauki. W parkach konspiracyjne spotkania i zamiast kwiatów podziemne druki. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Strach przed cierpieniem nie był im obcy, bo grywę wrogów w ręce trafiały NKWDziści i gestapowcy. Bili je pejczem po ciele całym. Oświęcim, KL Warszał, Majdanek, Rembertów, Wronki, Rawicz, Jaworzno. Głód, smród i płód, paznokcie wyrwane, tego piekła zapomnieć nie można. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Dawały wzór do naśladowania, uczestniczyły w niejednej akcji i nie sypały na przesłuchaniach. Dzielne dziewczyny dwóch konspiracji, wiele z nich trwale straciło zdrowie,
wiele po prostu zamordowano. Te ocalone niosły opowieść przez kilkadziesiąt lat zakazaną. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to na upamiętnienie zamordowania przez komunistów w 1951 roku czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Łukaszem Cieplińskim na czele został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wielkiej wojnie z Niemcami wzrosły nadzieje daremne, ale zgiełk bitew nie zamilkł, chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej, chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej, pół wieku płoną czerwono, lakierny barak nad Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Gdy weszła władza ludowa i łobuzeria ubeska, terror się zaczął od nowa. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. Bo kiedyś życie tracono za lepszą ojczyzny przyszłość i w Boga dumnie wierzono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. No właśnie, wielu wyklętych było jednocześnie niezłomnymi i wielu z nich dało świadectwo. Tak właśnie jak w życiorysie tym, który teraz Państwu usłyszycie. Człowiek, który nie dał się złamać. Gdy ruskie wojska stały wokół, nie jeden z nas po cichu marzył, że będzie jak w 20 roku. Lecz cud niestety się nie zdarzył. Oddziału pół nam wystrzelali, resztę zabrali do więzienia. W pokoju śledczych wisiał Stalin, symbol nowego pokolenia. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę.
ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Wyszedłem tuż po październiku, gdy kraj gomułką się zachwycał. Skończyłem w mieście swym technikum, mieszkanie miałem po rodzicach. Robiłem w hucie na trzy zmiany i nie szczędziłem w pracy trudu, lecz byłem wciąż szykanowany jako bandyta i wróg ludu. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę, ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Wkrótce się zresztą ożeniłem z najmłodszą siostrą kumpla z celi i dzielna żona miała siłę codzienną biedę ze mną dzielić. Bóg dał nam trzech udanych synów, gnieździliśmy się w dwóch pokojach, a egzystencji złej przyczyną była dla władzy przeszłość moja. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę, ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Chodziliśmy rodziną całą w każdą niedzielę do kościoła. Głosiłem wiarę przodków śmiało i nikt zastraszyć mnie nie zdołał. Inni służyli systemowi, pierś wypinali po ordery, zawsze zeszmacić się gotowi dla przywilejów i kariery. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę, ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Ja solidarność zakładałem w czas krótkiej demokratyzacji, a potem w grudniu odświeżałem stare zasady konspiracji. I znów znalazłem się w więzieniu, gdzie styl przesłuchań uległ zmianom, bo się skupiono na straszeniu, a rąk i żeber nie łamano. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę, ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Dożyłem Polski suwerennej, z której ocenę się powstrzymam, ale faktycznie to jest cenne, że się ocieplił dla mnie klimat. Wyklęty przez bandycki ustrój, dziś mogę zostać kombatantem, całkiem spokojnie patrzeć w lustro i czasem wspomnieć lata tamte. Bo nie poszedłem, co zaznaczę, z komunistami na współpracę. Ja tylko chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć. Nie podpisałem draniom nic, za co bym w twarz miał sobie splunąć.
I na zakończenie dwie piosenki. Pierwsza patrząca w teraźniejszość, a druga, ostatnia, patrząca w przyszłość, ale obie z perspektywy przeszłości. Podziemna armia powraca. Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządów czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli ubeka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli zachodu walczyli o niepodległość. Tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Rozmowa z córką, taka rozmowa, którą każdy z nas wielokrotnie odbywał z rodzicami własnymi jako dziecko i teraz odbywa jako rodzic ze swoimi dziećmi, to jest niezbędne absolutnie narzędzie wychowania dzieci. To jest trochę taka rozmowa jak dziad z obrazem, bo ojciec mówi, dziecko słucha, ale rozmowa napisana w realiach dokładnie naszej rodziny. Tym niemniej chciałbym ją dedykować wszystkim możliwym córkom, wszystkim możliwym synom, wnukom, prawnukom i w ogóle tym zstępnym jako taki zbiór moich pobożnych życzeń co do tego, jak się powinno żyć i wychowywać dzieci.
oprócz 20 paru lat. Dwie nas epoki, córko, dzielą. Ja w PRL-u rap, nie rap. Rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, choć też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres, kiedy padało słowo Katyń, choć dziś w niejednej polskiej szkole belfrowie drżą na hasło Smoleńsk. Każdy z nas wiedział, gdzie jest wróg, w sferze kultury i języka. Kazano nam się uczyć bukw. Ty musisz po angielsku spikać, lecz tym się, Magda, nie deprymuj, bo to zupełnie inny przymus. Komunizm potęgował złość wśród ludzi, których wcześniej mamił, a gdy tłum krzyczał władzy dość, to krew płynęła ulicami. Dzisiaj w kulawej demokracji nie ma tak krwawych demonstracji. Patrz, jak sumienia brudne żre, czarna zaraza targowicy. Patrz, jak kanalie łaszą się do tej lub tamtej zagranicy. Ci spod judaszowego znaku to jest najgorszy sort Polaków. Nie wszystkim podarował los domowe, mądre wychowanie, czterej pancerni Hans Kloss. Zamącić w głowach byli w stanie, lecz ty od Boga masz dar cenny. Pradziadek twój był cichociemny. Zmienia się pospolita rzecz i nie brakuje wyzwań nowych. Dziś trzeba mężne serce mieć, żeby uczciwym być księgowym. W sporze ze złem obiecaj to mi, nigdy nie pójdziesz na kompromis. Pamiętaj, by nie wstydzić się prawdziwej katolickiej wiary, choćby prawili głupcy, że to jest zabobon ludzi starych. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Wrogom Polski bądź zawsze przeciw i tak wychowaj swoje dzieci. Szanowni Państwo, w imieniu Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu za to, że tutaj zostaliście z nami, że wytrwaliście. Dziękuję niezłomnym artystom, którzy przybyli do nas. Dziękuję w szczególności parafii świętego Kazimierza i naszemu proboszczowi, księdzu Maciejowi, staroście pruszkowskiemu, panu Maksymowi Gołosiowi. I jeszcze raz
wszystkim wam, którzy jesteście tutaj z nami co roku. Pamiętajmy o jednym, że my też walczymy. Walczymy dzisiaj o kulturę, o religię, o naszą tradycję, a przede wszystkim walczymy o ducha młodych ludzi. Dziękuję bardzo, dobrej nocy, szczęść Boże. Szanowni Państwo, nie możemy nie podziękować naszym wspaniałym gościom, artystom, panu Pawłowi Tkaczykowi, panu Jackowi Czajkowskiemu, którzy dzisiaj poruszyli nie jedną strunę. Myślę, że przede wszystkim poruszyli strunę naszych serc. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że ten dzisiejszy, jakkolwiek tylko postny wieczór, ale wieczór przedświąteczny, bo zbliżamy się do Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, stał się takim wieczorem, w którym to chyba wszyscy poczuliśmy, że to jest znów taki dzień, taki wieczór, taki moment, w którym kształtuje się co najważniejsze, prawda, pamięć, tożsamość. Dziękujemy Ci. Ciemna armia powraca.